Siemanko, jestem Luca, jak to jest Forza Horizon... Chciałem powiedzieć 3, 1. Tak, wracamy do 2012 roku znowu i będziemy się ścigać. Weźmiemy lunch, Okej. Sorry, że na poprzednim odcinku byłem taki trochę... dziwny. Jak obrabiałem ten odcinek, to aż nie mogłem na siebie patrzeć. Taki byłem... nie wiem, jakiś zduszony czy coś. Masakra. Ale dzisiaj już jestem w porządku. Nie wiem, może głowa mnie bolała, chyba coś takiego. Już nie pamiętam. To było jakiś czas temu. Będziemy jeździć znowu Lancią Deltą Integrale. Bo prawdopodobnie tutaj będziemy mieli trochę szutru. I znowu będzie... O, Ferrari! Ale fajny Ferrari ma ziomek. No dobra. Zaraz zobaczymy. Ta Lancia jest świetna, ja nią jeździłem w poprzednim odcinku. Naprawdę bardzo fajnie. A, kurczę, miałem sobie skrzynię manualną włączyć. Muszę o tym pamiętać, żeby to zrobić. Bo bardzo chcę właśnie spróbować tu swoich sił na manualu. W Forzie Horizon 3 już jeżdżę na manualu i jeździ mi się nawet całkiem w porządku. Chociaż jeśli będę miał później problemy z komentarzem i ten, to włączę sobie manual, no nie? Bo fajnie gra się na manualu, jak się gra, wiecie, tak samemu dla siebie. To jest naprawdę spoko, jest łatwo i w ogóle. No ale jak się jeszcze komentuje do tego, to jest poważny problem. A nieraz chciałbym wam coś ciekawego też opowiedzieć i jadę i zmieniam te biegi. Ale to myślę, że mi to wejdzie w nawyk, wiecie? Tak samo jak, nie wiem... prowadzenie samochodu, czy w ogóle ogólnie zachowanie się w tej grze, wiecie o co biega. Tak więc zobaczymy. Na razie spróbujmy wygrać ten wyścig, bo mamy tu 4 okrążenia, jestem na 6 pozycji, więc nie najlepiej. A poziom jest tutaj dość wysoki, jak widać. Zostawili mi z tyłu poziomki. Ale ta Lancia jest świetna, bo ona ma naprawdę dobry start. Napęd na 4 koła. Powinienem ich zaraz tutaj rozgryźć. Przydałyby się troszeczkę jakieś spoilery, żeby mieć trochę lepszy docisk, bo czuję, że na zakrętach nie mam odpowiedniej prędkości. 5. pozycja, ale plus jest taki, że wszyscy tam z przodu są zbici w kubkę. Powinienem sobie zdać z nimi rady. Dobra, więc pełne skupienie. No i dobrze, udało się wyżebrać drugą pozycję. Gonimy tego ziomka przechwalającego się, co jest na początku. Co, taki dobry jesteś? O! No, powiem wam, że ta Ferrarka ma całkiem niezły start. Właśnie, ja tutaj chyba jeszcze nie jeździłem żadnym klasykiem poza Muscle Carem, Hemikudą. I... zastanawiam się, jak mi pójdzie. Znaczy, mam tu na myśli jeszcze starsze klasyki, gdzieś lata 60., 50. Hemikuda to jest chyba przełom 60., 70., więc to już jest trochę starszy samochód, ale dalej klasyk. No nie, już go nie produkują Hemikudy. Więc trzeba by było przetestować jakiegoś klasyka, zobaczyć, czy w tej Forzie też będę miał z nimi problemy. Pamiętam, że w dwójce. To była masakra. Nie potrafiłem sobie z niej poradzić. O kurde, już kolejna opaska. Nice. Ciekawe, ile tych opasek jest. O, zastanawiam się właśnie. W poprzednim odcinku kupiłem sobie Astona Martina Zagato, którego niespecjalnie lubię. I jedna osoba skomentowała w komentarzu, że... gdybyś miał dostać taki samochód w rzeczywistości, to byś, kurczę, nie wybrzydzał z tym tyłkiem. No, to jest prawda. Ale to jest Aston Martin w ogóle, o czym my gadamy? Oczywiście, żebym brał. Kurde.
Tylko mówię tutaj w grze, że są fajniejsze samochody. Ten tyłek mi nie pasuje, ale nie pasuje mi do Astona Martina, do stylu Astona Martina. Ogólnie nie jest taki zły. Dobra, sprawdźmy, czy my możemy tutaj zmienić sobie ustawienia. Opcje, ster, poziom trudności jest, więc spróbujmy sobie skrzynię biegów. Okej, okay. Skrzynię biegów ręczną i jeszcze jest ręczna ze sprzęgłem. Tak, zapisujemy. Będę miał troszeczkę dodatek do... No, do wszystkiego, do punktów doświadczenia, do kredytów. Ale to tam nieduży jest ten dodatek. Na razie będę musiał się skupić troszeczkę na zmianie tych biegów, bo o ile w Forcie Horizon fajnie słychać dźwięk silnika, tak tutaj no jest taki troszeczkę stłumiony. Może udałoby mi się go troszeczkę wyodrębnić, gdybym dał głośniej. A właśnie, radio troszeczkę ściszymy. Muzyka jest świetna, ale no chciałbym troszeczkę lepiej słyszeć ten samochód. Nie możemy jak w NFS-ach dać głośniej samego samochodu, no nie? To jest właśnie fajne w NFS-ach, że tam mamy dźwięki wszystkiego oddzielnie. Może... Będę musiał chyba zerkać co chwilę na licznik, wiecie? Żeby sprawdzać ile mam obrotów. I tak widzę, że ten samochodzik ma około 5000. Są obroty nominalne. No zobaczymy, jak mi będzie szło. W razie jakbym miał wielkie jakieś tam problemy, to sobie zmienię z powrotem na skrzynię automatyczną. To dopiero na zakrętach widać, jak ta zmiana biegów mi idzie. Podejrzewam, że tu mi będzie trochę trudniej. To naprawdę ciężko jest tak usłyszeć te biegi, wiecie, naprawdę. Okej, okay, zerknijmy na mapkę na chwilę jeszcze, bo tu chyba jest jakiś ukryty samochód. Tu mamy Lexusa LFA. Nie jestem fanem akurat tego samochodu. Tu mamy jeszcze to, dziadostwo. Tego nie wygrałem ostatnio. Wiecie co, ja nie będę robił tych wszystkich wyścigów, bo i tak już mamy Forza Horizon 3 i na niej chciałbym się skupić. Tutaj chciałbym tylko tę grę przejść i tyle, a nie jakoś na niej tam specjalnie się skupiać, wiecie? Aha, najpierw pojedziemy sobie tu przez Centrum Horizon i odbierzemy opaseczkę nową. No i chciałbym mieć jakąś rozpiskę, ile tych opasek tutaj jest. Ja widziałem, że na tej nowej opasce jest numerek 6. Czy to oznacza, że zostało jeszcze 6 opasek do zgarnięcia? Czy że ta jest 6? Coś tak może być. Dobra, Race Central, to chyba tu... Tak, tu jest nowość, więc raczej tu. Ultrafiolet, tylko bez ultra. Fioletowa opaska to prawie najwyższe wyróżnienie. O! Jeśli dasz radę w tym wyścigu, masz szansę na tytuł. Prawie najwyższe? Okej, nie wiem, ile tu tych opasek jest. Ale są nowe wyścigi i wow, jest ich dużo. Nice. Ogólnie tych wyścigów w Forzie Horizon 1 jest dużo tutaj na całej mapce. No dobra. Zamykamy mapę, jedziemy na ten pojedynek. Jedziemy Astonem czy jakimś innym? Tak się zastanawiam. Auto Show. Właśnie, my chyba mamy jakieś klasyki do odebrania z garażu. Zobaczmy te klasyki. Ale moment. Zerknijmy jeszcze na mapkę. Czym będziemy się tu ścigać? Jaka to jest klasa? Klasa S. No właśnie. W takim razie wejdźmy do garażu i sprawdźmy. Zapomniane wozy. Bo tutaj mamy kilka właśnie tych samochodów. No to świetnie. Mamy klasyka. Dobra. Mamy klasyka. Jest to Bugatti 110. EB110. I nim sobie właśnie pojedziemy, tylko najpierw go troszeczkę przerobimy. Moment. Zmień widok. Bugatti. Przerobimy go sobie trochę. On jest w klasie S już w tym momencie. I zobaczymy, czy uda mi się nim wygrać. Tu mamy napęd na 4 koła, więc nie powinno być źle. Zaraz zobaczymy, jak mi pójdzie. Czy mi pójdzie nim w ogóle. Napęd na 4 koła, myślę, że damy radę, dobra. Mamy... musimy go troszeczkę wymaksować. Przedni zderzak tylko? Aha, dobra. Dajmy sobie z tym spokój. Opony i felgi. Patrzę tylko, jakie tutaj ma... A, konwersja. Wymiana silnika.
What the fuck? W16 możemy tu wpierdzielić i samochód od razu będzie w R3. Z tym, że prędkość nam się strasznie zmniejszy, zobaczcie. No to dziwne. Znaczy ja myślę, że do tego silnika W16? Jak on się tam nazywał? W16, no. Że do niego bym musiał zainstalować nowe części tutaj. Zrobimy sobie automatyczne ulepszenie, wymaksujemy go od razu w klasie S. Nie będziemy tam co chwilę zmieniać tych wszystkich rzeczy. Po co? Weźmiemy sobie tego Bugattiego. Jego i tak nie możemy dostosować, tutaj nie mamy opcji tuningu. A to jest moim zdaniem najfajniejsza rzecz w Forzie Horizon 2 i 3 też, że możemy te samochody zmieniać, dostosowywać. To są takie drobne różnice, ale naprawdę czuć to podczas jazdy. Okej, jedziemy. Wow. Moment, moment. Trzeba tu wyłączyć radio i posłuchać trochę tego samochodzika. Ta zmiana radia jest tutaj kłopotliwa. Naciskasz kilka razy przycisk i nie chce się zmienić. Okej, wyłączone. Napęd na 4 koła, więc co? Na zakrętach nie ciśniemy gazu, tylko trochę tak bardziej puszczamy. O, w mordę. Ten samochód naprawdę jeździ. Co ja miałem poprzednio? Miałem Zagato. Ono chyba było w klasie A. Ten wóz jest szybki. No dobra. Wow. Bardzo fajnie się jeździ. Zobaczymy, jak będzie wyglądał ten pojedynek. Chciałbym troszeczkę też dłużej nim pośmigać. Właśnie, mamy tutaj bardzo niskie obroty, jak na samochód wyścigowy chyba. W Zagato mieliśmy te obroty dużo wyższe, no nie? Tam było... Chociaż nie, jak tam był w ogóle zupełnie inny obrotomierz. Tak mi się coś teraz popsuło w głowie. Pamiętam, że powyżej 5000 obrotów tam trzymałem. Czemu tutaj jest taki inny? Tu jest w ogóle inny silnik, to wiadomo, no nie inny samochód. Ale wow! Dobra, zobaczmy go w środku. Niewiele tutaj widać. Widać te liczniki i to wszystko. Ogólnie jestem pod wrażeniem, to jest stara gra już dosyć, nie? 2012 rok, a wszystko naprawdę wygląda w niej bardzo ładnie. Oczywiście widać to, że to nie jest gra z tych czasów. O, wiecie czym jestem teraz ten? Podjarany. Chciałbym sobie kupić, może włączymy sobie radyjko. Chciałbym sobie kupić jakieś okulary do widzenia trójwymiarowego. Jak to się nazywa? Virtual Reality. Te HTC Vive do Steama, no nie? Bardzo mi się to spodobało, bo widziałem jakąś tam grę wojskową. Zapomniałem nazwę. Oward, czy jakoś tak. Oward się nazywała. Oward? Chyba Oward się nazywała, o coś takiego. No i tam normalnie, tak jak masz, jak strzelasz do przodu, nie? Z czegoś, to tak nie masz celownika, tylko po prostu oczyma tak strzelasz, że tam jest coś naprzeciwko ciebie i tam strzelasz. I to jest super, ja bym chciał tego spróbować w grze. Tylko, że te okularki trochę kosztują tam chyba z 5000, no ale myślę, że to jest cena, którą można wydać, bo fajnie to wygląda, a coraz więcej gier czuję, że będzie z tym kompatybilne. Wiecie, ja mam trochę miejsca w pokoju i myślę, że mógłbym sobie pozwolić na taką akcję. Z drugiej strony potrzebny jest dosyć dobry monitor. Co ja gadam? Nie monitor, tylko komputer. I wtedy bym coś takiego dla was też nagrywał. No jestem podjarany. Powiem wam, że to jest bardzo fajna technologia, z tego co widziałem. I na filmikach, na takich pierwszych gameplayach, możecie sobie też popatrzeć na YouTubie, jak to wygląda. I... wow. Dobra, ścigamy się z LFA. Ale start to ma kozacki Bugatti, co? LFA nie może się równać, bo LFA ma tylko napęd na tył. A ja tu mam na 4 kółka. Ojej, bieg. No tak. Skupiłem się na dobrym pokonywaniu zakrętów, a zapomniałem o biegu. Jezu, ten samochód jest naprawdę szybki. Wow! No tu mi nie poszło, troszeczkę źle do niego podszedłem, do tego zakrętu. Myślałem, że łuk będzie bardziej łagodny, bo tak wyglądał na mapce. Właśnie, spróbujmy też troszeczkę biegami, hamo. O, shit!
Musiałem tu zepchać, żeby się zmieścić. Tak, widzę, że ogólnie ta wersja Forza Horizon 1 na Xboxa One została poprawiona. Co się dzieje, jak redukujemy bieg maksymalnie? Znaczy maksymalnie do na przykład czwórki, jak ja teraz, piątki na czwórkę. No, a samochód zaczyna zarzucać. A jeszcze mam problem z tą zmianą biegów. Nie zmieniam ich perfekcyjnie. No, ale myślę, że wejdzie mi to w krew. Gra mi się dużo przyjemniej, jak mam właśnie tą zmianę biegów. Tylko, że trochę gorzej jeżdżę chyba. To trzeba się na wielu rzeczach skupiać naraz, to nie jest takie łatwe. Okej, tutaj. Nie no, nie jest to chyba tak źle, jak myślałem. Zobaczymy na wyścigach jeszcze innych. Tutaj idzie mi fajnie, mam chyba bardzo dobry samochód. Z tego, co mi pisaliście, to jest to jeden chyba z lepszych samochodów w Forzie. Bo niektóre osoby, nie wiem czy akurat w jedynce, czy to odnosiło się do dwójki, ale LFA zgubiłem ładnie. Ja chyba będę sobie dłużej jeździł w tym samochodziku, bo naprawdę jest bardzo fajny. Cieszę się, że go znalazłem sobie. Pięknie. No już mamy 90%. Miałem wam jeszcze opowiedzieć o tych okularach. No oczywiście, sam fakt, wiecie, grania w tam strzelanki to jest jedno, bo możemy celować tak jakby własnymi oczyma, no nie celujemy jakimś tam celownikiem narysowanym na ekranie, tylko tak jakby sami, to jest super. A co do gier wyścigowych, ja nie wiem, czy to będzie miało takie... Znaczy może będzie fajne, no bo w sumie też jak tam, gdzie będę się patrzył, tam będę tego, nie? Tam będę się patrzył normalnie w grze, ale z drugiej strony ja niespecjalnie lubię jeździć na tej kamerze z kokpitu. Wolę kamerę z tyłu jednak. Czy będzie mi się też fajnie grało, jak będę jechał... Co? A, kurde, wziąłem tego LFA. Nie chcę go. Ja chcę swój samochód. A, mapa. O, a jesteśmy tutaj blisko Centrum Horizon. Nie no, zmienię sobie koniecznie samochód. A czy tutaj tak nie ma znaczenia, bo prawdopodobnie... Moment, prawdopodobnie będę musiał na każdy wyścig mieć inny wóz. Brytyjska marka. Mamy tam Astona Martina w klasie S, no. Tu mamy klasę A. Tutaj coś mamy. Tu jest S. Nissan Max, to pewnie Nissany. No właśnie, tutaj szkoda, że nie możemy jechać takim samochodem, jakim chcemy. O! Klasa S, tu musimy jechać. Świetnie, do zobaczenia. Tu pojedziemy sobie Bugatti Veyronem. No tylko jeden wyścig, kurczę, niestety. LFA to jest też fajny samochód, tylko mi się z wyglądu bardzo nie podoba. Za bardzo nie podoba, z przód szczególnie. A pojedziemy sobie do Centrum Horizon, trochę źle zajechałem, żeby zmienić samochód. A w sumie to nie musimy, możemy jechać od razu tam na miejsce, bo ten samochód będę musiał zmienić na inny jakiś. Dlatego, że ten samochód ma napęd tylko na tył. A przy okazji, skoro tam pojedziemy, to... bo tam zawsze trzeba długo jechać ogólnie. A skoro tam pojedziemy, to weźmiemy sobie, poszukamy tego zaginionego samochodu, który się tam znajduje. No i co do tych okularów, to się tak zastanawiam, kurczę, jakby to było w grach wyścigowych, czy rzeczywiście byłby to jakiś duży, duży bonus dla mnie? Nie wiem, ja bym przede wszystkim chciał spróbować tego w strzelankach, myślę, że to by było super, a... podejrzewam, że te nowe gry nawet niespecjalnie obsługują te takie gogle wirtualnej rzeczywistości. No nie wiem. Jak macie jakieś informacje na temat tych gogli, ja mówię akurat teraz o HTC Vive. Czyta się Vive? Czy jakoś tak? Jak macie jakieś informacje, to też piszcie. Ja wiem, że do tego potrzebny jest dość dobry komputer, bo no przecież widzimy dużo więcej elementów na obrazie. Nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę z tego, ale w grach wyświetlane są tylko
szczegółowo te obiekty, które, na które aktualnie gracz patrzy. To się nazywa troszeczkę optymalizacja, no nie? Że na przykład za nami niektóre obiekty nie są teraz wyświetlane w pełnej jakości, są wyświetlane od tak o, ale jak się tam obrócimy, to już te obiekty są lepiej wyświetlane, już są ładniejsze tekstury i tak dalej. Tylko że na czas, gdy my jedziemy do przodu i się patrzymy do przodu, no to one są w takiej gorszej trochę jakości, tak? Dodatkowo, no tutaj tego nie widać, ale w starszych grach na przykład było widać coś takiego, że wokół jakby na przykład samochodu, jak jedziemy, robią się takie bardziej dokładne tekstury. Możecie sobie zmniejszyć na przykład ustawienia graficzne w jakiejś tam grze, czy tam nie wiem, GTA czy coś takiego, GTA 5, i wtedy będziecie widzieć, że tam wokół postaci, jak są teksturki, to one się robią bardziej takie wyraźne, bardziej takie szczegółowe, no to wtedy te ustawienia wiadomo, że się zmniejszają, nie? W sumie jest jeszcze jedna rzecz, że tutaj powinienem móc się jakoś teleportować. Szybka podróż do dowolnego miejsca, to chyba jest, trzeba to kupić. Ale tu powinno być jakieś takie lądowisko. Tu są jeszcze wyścigi uliczne, więc ja myślę, że moglibyśmy w nich sobie wziąć udział. A to zaraz zobaczymy. No, ale właśnie w strzelankach bym popróbował te okularki. Nawet takiej prostej, graficznie, nieskomplikowanej, byleby móc postrzelać do celu ze swojego karabinu, to byłoby super. Bez kitu. No, tylko trzeba trochę zainwestować w ten sprzęt. Z drugiej strony, myślę, że fan z tego by się naprawdę zwrócił. Poza tym, to jest troszeczkę takie marzenie z dzieciństwa. Nie wiem, na pewno nie kojarzycie takiego starego filmu, gdzie dzieciak nagle dostał dostęp do jakiejś tam wielkiej fortuny. Już nie pamiętam nawet nazwy tego filmu. Dostał dostęp do wielkiej fortuny i tam grał w różne takie gry. Ja wtedy oglądałem to, jak byłem mały. No i tam były właśnie takie okulary z wirtualną rzeczywistością, jakieś takie rękawice, coś. No i tak myślałem, kurczę, jak ja bym chciał coś takiego mieć, tak żeby założyć jakieś takie gogle i widzieć coś w wirtualnym świecie. To by było super. Oczywiście w tamtym filmie to były jakieś tam kwadraty i trójkąty, mimo że i tak był to film science fiction, jak na tamte czasy. No to kurczę, zostało to marzenie i chciałbym sobie je spełnić kiedyś. No myślę, że cel jak najbardziej osiągalny, no nie oszukujmy się, 5000 zł to nie jest pieniądz, którego nie można osiągnąć. Gdyby one kosztowały tam 20 albo 30 tysięcy złotych, to bym się zastanowił, czy rzeczywiście wydam na to taką kasę. No ale jeśli w dzisiejszych czasach, bo tak się mówi, dzisiejsze czasy, o, stare czasy były fajne, dzisiejsze są nie dzisiejsze. Teraz się wydaje na sprzęt komputerowy bardzo dużo pieniędzy. Na mój musiałem wydać bardzo dużo pieniędzy, więc dla mnie kwota takich okularów, jaką muszę na nie wydać, nie jest jakaś porażająca. Tym bardziej, że to nie są same okulary, to są też przecież pady, to są jeszcze dwie dodatkowe kamery, które rejestrują nasze położenie w pomieszczeniu. No, jest ogólnie spoko i chciałbym to sprawdzić. Druga sprawa, nie wiem czy słyszeliście, ale jest takie coś, takie specjalne soczewki z kamerą i one mogą wyświetlać jakby na naszym oku pewne obrazy, które my widzimy. Soczewka do oka. I ciekawy jestem, jakby to, na przykład można by było na tej soczewce wyświetlać interfejs gry, żeby nie wyświetlać tego na monitorze. Albo coś w tym rodzaju. Albo na przykład na soczewce pojawiałby się interfejs, a na tych okularach pojawiałaby się gra sama w sobie. No jest dużo takich jakby dziwnych rozwiązań, które moglibyśmy sobie spróbować z tymi nowymi technologiami. No ja jestem zainteresowany tymi okularami i chciałbym je przetestować kiedyś. Dobra, coś tutaj gadał, ale ja ich tam nie słucham. Biorę mojego Bugatti Veyrona i wygrywam. Bugatti EB110 i wygrywam. Mówię Bugatti Veyron, bo tym się jeździ bardzo szybko i mi się kojarzy Bugatti z Bugatti Veyronem. Mówię Bugatti i w głowie mi się pojawia od razu drugie słowo Veyron. Mówię po prostu Veyron. Ach,
No dobra, spróbujmy swoich sił tutaj. Na wyścigu już takim prawie... O, shit. No to nie wiem, czy mi się uda, bo mamy tu trochę szutru. O, ty naprawdę chcesz się ścigać na tym poziomie? Ale dowcip. Ale dowcip. Zaraz zobaczysz, ty będziesz dowcip, ziomek. Zmierz się z moim Bugatti. I wake up in the new Bugatti. Okej, okay. Co ze skręcaniem? Ze skręcaniem nie jest lekko. Okej, okay. Raz się tak zapoznaję się troszeczkę z wyścigiem. Mogę jeździć po ścianach. Ale widzę, że tutaj będzie tylko dwójka i trójka. No może na chwilę czwóreczka. Nawet nie. Dobrze, że mamy tu do hamowania asfalcik. Tak, wszystko dwójką i trójką obsłużymy. Mamy tu 5 okrążeń! Coraz więcej tych okrążeń, nie podoba mi się to. Najgorsze jest to, że tu jest tak mało miejsca na wyprzedzanie. Się wszyscy cisną. A zobaczcie, no szerokie dupy mają, kurczę, nie da rady ich wyprzedzić. Cholera. Wyjazd, Leventun. Mamy takie nad tym oma takie z kreską, nie? Taką kreskę, więc ja mówię Leventun. Gaz, 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 gaz. Czwarta pozycja. Ale jest duża rozbieżność i może być problem, żeby dogonić jedynkę. No. Ciśnie tam ostro, ale spoko. No, oni mają łatwiej, bo oni startują co? Z pierwszej pozycji. Oni, skoro są tacy dobrzy, to niech startują z mojej pozycji, do cholery. Zobaczymy, czy będą tacy, kurczę, szybcy. Jak będą musieli się przeciskać między tymi wszystkimi botami. No i co? Ostatnie okrążenie, jestem na trzeciej pozycji, nie podoba mi się to. A ja myślę, że za drugim razem pójdzie mi lepiej. A raczej tego wygrać mi się nie uda. No kurde, jak ja nie lubię okrążeń. No i dobra, trzecia pozycja. Drugie okrążenie, tak jak się skupiam w 100% na jeździe, to naprawdę nagle wyciskam z siebie 110%. A tak jak jeszcze, wiecie, rozmawiam tutaj do was i staram się zmieniać te biegi, to jest ciężko. Ale z drugiej strony ja mam wrażenie, że teraz sam zmieniając sobie biegi, ten samochód jest jakiś szybszy czy coś. Ja mogę sobie dostosować wcześniej bieg do warunków i jeszcze dodatkowo hamować silnikiem. To naprawdę pomaga. Ze skręcaniem w tym Bugatti nie jest dobrze. To znaczy na ostrych zakrętach jest słabo. Jakbym miał troszeczkę... No ten samochód jest do osiągania super prędkości, do niezłych przyspieszeń. Gdy tylko dotknę triggera przyspieszenia na zakręcie, no to jest katastrofa. Mimo to udało mi się podgonić tutaj czołówkę. Jestem na drugiej pozycji i myślę, że zaraz zjem pierwszą... O, właśnie tak chciałem to zrobić. Nie ma co! Teraz ty się przeciskaj, zobaczymy, czy mnie wyprzedzisz. Gnoju ty. Nie ma takiego bicia. Ta, bo oni są mądrzy, nie? Ci, co się tak przechwalają, że o, ty jesteś słaby, słaby. A sami nie daliby rady, jakby startowali z ostatniej pozycji. Taka prawda jest. Nie daj sobie wmówić, że jesteś gorszy. Kuźma, nigdy. Proszę bardzo. C
cyk, na trójce, kurde, na maksymalnych obrotach będę zmieniał biegi przed samą metą, dajcie spokój. Wygrałem za drugim razem. Nara, 40 tysięcy kredytu. Za to mogę kupić turbosprężarkę. Aha, czyli tak, następna opaska jest z numerem 7. Więc chyba będziemy mieli więcej tych opasek niż myślałem. Nie wiem ile ich tutaj jest. Jak wiecie, to dajcie znać w komentarzach. Pojedziemy sobie poszukać jeszcze tego samochodu ukrytego tutu. O, nie, tutaj nie. Mapa. Dobra, to zaliczyliśmy perfekcyjnie. Teraz szukamy garażu, w którym jest ukryty samochód. Pamiętamy, jak wyglądał ten garaż? To było coś takiego z desek? Nie? Coś takiego było sobie. Tu mamy jakieś budynki? Nie, to kamienie. Okej, ale patrzcie, co my tu mamy. Patrzcie, co my tu mamy. No shit. No to ten jest. Bier go. Długo nie szukałem. Doświadczenie. Jestem naprawdę pod wrażeniem tego znaleziska i nie będę zaskoczony, jeśli ty odczujesz to samo. Aston Martin DB5 Vantage. Jeden z 65 egzemplarzy na świecie. Samochód Jamesa Bonda. Brytyjski z lat 60. Potrzeba mu trochę starej magii tu i ówdzie. Ale kiedy skończę, będzie lśnić jak gwiazda filmowa. Okej. No to pięknie, znaleźliśmy bardzo szybko i rzeczywiście była to drewniana szopa, jak zapamiętałem sobie. Teraz tak, to mamy zrobione, tu jest jakiś fioletowy wyścig, ale olać go. Będziemy robić, nie fioletowy, tylko różowy, Boże. My będziemy właśnie robić fioletowe i jest tutaj fajny sprint. I będziemy jechać Nissanem GTR-em, bo ja mam go w klasie S. A tam właśnie coś tam, Nissan Max, coś tam, no to chyba będzie Nissan GTR. Bo on jest w klasie S i w ogóle jest zajebisty. Moment, tutaj mamy coś fajnego. O, to jest fajna nutka, kojarzycie? Tu musimy wjechać i patrzcie, upgrades! Pyk, 37%. Dobra, jedziemy na te kolejne wyścigi, teraz będziemy na szczęście mieli sprint. A, jeszcze jedna sprawa. Tutaj mamy wyścigi uliczne, ej. Dawajcie, weźmiemy tutaj Bugatti Veyronem. Kurde, Bugatti po prostu. Będziemy się tu ścigaci. Co? Będziemy się tu ścigaci? Zobaczymy, jakie są nowe wyścigi, bo ziomy mówiły, że tutaj, Lucek, wpadaj, bo są nowe wyścigi, zarobisz dużo hajsu. Dobra, wyglądasz poważnie. Wybierz wyścigi i zaczynajmy. Dobra, klasa S. Mamy tu, o Jezu, klasa R3. To już coś poważnego. Ta muzyka jest fajna, ta piosenka jest fajna. Mam ją nawet... nie wiem, jakiś inny remix, ale jest naprawdę super. Może wam go puszczę teraz tutaj na ty. Kurczę, jak ona się nazywała? Już nie pamiętam, ale posłuchajcie sobie tej nutki, bo jest świetna. Dobra, bierzemy mój samochód. Bierzemy klasę S, pościgamy się troszeczkę na ulicznych wyścigach. Okej. Where I'm looking for... To jest dobre, mówię wam, posłuchajcie sobie. Dodam to chyba do mojej ludzkiej playlisty na Spotify. Zresztą możecie sobie wejść na mojego nie na mojego Spotify, tylko ogólnie na Spotify i wpisać Mów po ludzku i będziecie mieli tam szereg playlist, które utworzyłem. Czarny bity, chillouty, elektro. To co ja lubię tam słuchać. Jeśli chcecie, no bo wiecie, każdy ma inne gusty do muzyki, ale te kawałki rzeczywiście bardzo mi się podobają, więc postanowiłem sobie zrobić jaką playlistę dla wszystkich dostęp. Ale się spycha! Pieprzony Camarus. Jedzie jakiś gości, który ma nick McDonald. Ej, to jest... wow. Jakie fajne zakręty mamy. Mam nadzieję, że takie będą przez cały wyścig. No to jest klasa S, więc... powinni nam dać tutaj możliwość sprawdzenia osiągów tych samochodów. Chyba się zaraz zaczną hardkorowe zakręty. Gaz. Przede mną Honda NSX. Chyba NSX-R nawet. No, to jest NSX-R. O Jezu, Jezu! Było hardkorowo. Cyk, elegancko.
Widziałem tam, już widziałem jakiś kierunkowskaz, żeby zmieniać na mój pas, nie ma opcji. Ej, kurde, już jestem pierwszy. Damn, ten Bugatti naprawdę jest dobry. Grzejemy. Ja tam się nie patrzę, jak w coś przywalę. Oni też we mnie tutaj się spychają i w ogóle. Nie ma opcji, że będę jechał tak jak piękny panicz. Wszystko ładnie i w ogóle. Przepychamy się maksymalnie. Ej, tutaj jest mało miejsca w tej Fordzie, więc trzeba dawać z siebie wszystko. Mało miejsca na tych wyścigach. W sensie, zobaczcie, że te trasy, wiecie, z jednej strony ściana, z drugiej strony ściana. W dwójce tak nie ma. W dwójce jak wypadniesz z trasy, to wypadniesz. Tutaj też te barierki powinny być możliwe do zniszczenia. Zobaczcie, jakie one są biedne. No ale to jest stara gra, no. Nie możemy od niej wymagać, wiecie, zbyt wiele, no nie? Z drugiej strony jest bardzo fajna i fajnie się w nią gra. Dlatego sobie robię z niej serię, a jedna osoba... Wow. A jedna osoba tam właśnie pisała w komentarzu, że Lucek, nie nagrywaj Forza Horizon 1, skoro jest już Horizon 3. Bez sensu jest to seria, nie nagrywaj. Ale jak mi się podoba, jak ja lubię w to grać, no to co mam nie nagrywać? Zresztą to mój kanał, cholery. Ale mnie tam goni, kurczę. Piątka, wbijaj tą piątkę i jedź, bo mnie zaraz tutaj złapie. Cholera, z czym on jedzie? Korweta ZL1, damn! Przed całą metą? No nie! Kurde, trochę się zestresowałem tym, że to korwetka. Dobra, spróbujmy jeszcze raz. Po hamulcu! I piątka, i redukcja, pięknie! I zobaczcie, korwetka z tyłu została. A Lucek chyba wygra. Cyk, ostatni checkpoint. I mamy to. Pięknie, zwyciężone. Jest świetnie. 81 tysięcy kredytów, to jednak na tych nielegalnych wyścigach dużo się zarabia. Moi drodzy, zapraszam was na kolejne odcinki z tej gry. Mam nadzieję, że ten wam się podobał. Jeśli tak, to fajnie. Trzymajcie się, na razie, pa pa.